Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy dziennikarski poker. Mówię dobry wieczór, bo już jesień już się zrobiło. Zrobił zmierzch za oknem. Witam serdecznie gościa programu, pan generał brygady Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Witam serdecznie, generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. No właśnie widzę za panem generałem śmigłowce Apacz. Dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził część umowy offsetowej dotycząca systemu naprowadzania rakiet Hellfire. To no, takie serce trochę tego śmigłowca, ale 96 Apaczy razem z Abramsami to już poważna siła. Tak, to jest wielkie wydarzenie, dlatego że wielu niedowiarków mówiło, że do tego nigdy nie dojdzie, bo to tylko same słowa, 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 a tu tymczasem słowa obróciły się w czyny. Ja na te śmigłowce czekałem od początku, kiedy przyszedłem na śmigłowce zachodnie, kiedy przyszedłem do wojska, kiedy rozpocząłem szkołę lotniczą w Dęblinie. Zatem po tylu latach doczekaliśmy się wreszcie techniki zachodniej. A zatem to, co proszę państwa widzimy z tyłu Mi-24, zamieniamy na Apache. Także po mojej prawej stronie to jest Apache Longbow AH-64E, najnowocześniejszy śmigłowiec świata. Mam nadzieję, że te śmigłowce, które w tej chwili 96 sztuk, które są już w ramach podjętej decyzji, one trafią do Polski, nieważne czy to będzie za 3 czy za 4 lata, w przyszłym roku już rozpoczną się pierwsze loty na Apaczach w Polsce. Nasze załogi już są w Stanach Zjednoczonych, już się szkolą. Znam osobiście tych pilotów i techników. Fantastyczni ludzie, to będą przyszli instruktorzy, którzy będą szkolili wspólnie, razem z kolegami amerykańskimi, nasze następne pokolenia i następnych pilotów, którzy będą na nich latali. To moje marzenie się wreszcie spełnia. To powiedzmy coś o tym śmigłowcu więcej, no bo my cywile to czasami nie odróżniamy Caracala od Apacha i od innych, to jaką charakterystykę, do czego służy ten właśnie śmigłowiec Apacz? Otóż to jest śmigłowiec pola walki. Można powiedzieć, kiedyś jeszcze Rosja, kiedy zrobiła swój śmigłowiec Mi-24, te pierwsze wersje, więc Amerykanie natychmiast przystąpili do realizacji śmigłowca, który będzie z nim walczył, który przewyższy go swoją zdolnością i możliwością wygrywania na polu walki. I oto właśnie równolegle szła, czy rozwijała się linia zarówno Mi-24, jak i Apacha. No cóż, technika Mi-24, a później międzynarodowa wersja jego Mi-35 nigdy nie wyszła poza pewien próg trzeciej generacji. Natomiast Apache przeskoczyły czwartą, weszły w piątą fazę etapu praktycznie w tej chwili jedynego do osiągnięcia, etap, który dzisiaj jest najnowszą wersją śmigłowca bojowego. Ale to co to znaczą te generacje? Czym one się między sobą różnią? Otóż generacja, tak jakbyśmy porównali analogowy do cyfrowego, czyli z układów i z systemów, które wcześniej znajdowały się na śmigłowcach, one były dosłownie, polegały na obserwacji wzrokowej, czyli trzymamy mapę lub mapa jest na urządzeniach, która porusza się w miarę przemieszczania śmigłowca w terenie. To mówimy tutaj o nawigacji. I w tej chwili pilot jest jak gdyby uwolniony od tego. Ma zaprogramowany kierunek, ma zaprogramowane swoje obiekty i cele do zniszczenia czy do neutralizacji. I gro przedsięwzięć czy gro zadań wykonywanych jest automatycznie, zupełnie. Można powiedzieć, że komputer wspiera, wspomaga w całej misji
pilota. Komputer pola walki, w który będzie wyposażony nasz ten jeden z 90, czy wszystkie 96 śmigłowców Apache, są to najnowsze systemy walki, zmodernizowany radar kontroli ognia Longbow, ten właśnie, który mamy tutaj, widzimy go na obrazku. To jest najnowocześniejszy system i kompleksowy system kontroli komunikacji ze wszystkimi pojazdami bezzałogowymi, czyli w jednym czasie śmigłowiec może się komunikować, nawiązywać komunikację i współpracę z pojazdami na ziemi, z Abramsami, łącznie nawet z pojedynczym żołnierzem, czy tak zwanymi fakami, czyli wysuniętymi oficerami naprowadzania, którzy naprowadzają, czyli na przykład komandosi w bardzo skrytej pozycji naprowadzają śmigłowce na cel. Dużo, dużo najnowocześniejszej techniki, w zasadzie można by było tak spuentować. Tam nie ma nic starego. Jest wszystko najnowsze, najnowocześniejsze, jeśli chodzi o system walki. Najnowocześniejsze rakiety. I tu już nie chodzi tylko o zasięg, bo tu mamy zasięg w te polskie, które pierwsze trafią do nas, będą o zasięgu 10 do 16 kilometrów. A te rakiety Hellfire? To będą rakiety Hellfire, będą Jagmy, będą Brimstony. Ja wierzę w to, że nasi koledzy, czy moi koledzy dostaną najnowocześniejsze rakiety przeciwpancerne oraz rakiety niekierowane. Także no naprawdę mamy się czym chwalić, możemy być dumni, ja jestem bardzo dumny z tego, bo nigdy Polska ani Europa Środkowo-Wschodnia nie miała takich śmigłowców. I co ważne, Rosjanie bardzo się ich boją, mówię tutaj o dowódcach, którzy wiedzą, czym to pachnie, jeżeli na polu walki pojawią się Apache wspólnie z Abramsami. No właśnie, dlaczego to jest taka para? Mówi się Apache z Abramsami, to jest takie, no, wespół w zespół więcej mogą dokonać. Otóż rzeczywiście do tego trzeba by było dołożyć jeszcze z całą pewnością bezpilotowce, które sterowane doskonale komputerowo i przez pilota z pokładu Apache'a mogą być tymi uszami, oczami zarówno Apache'a, jak i Abramsa. W związku z czym daleko w przód będą widziały to, czego nie da się zobaczyć, lecąc na bardzo małej wysokości. Sygnał czy informacja przekazywana do Apache'a z bezpilotowca, czy po cywilnemu nazwijmy go, z drona, będzie szybko szła do Abramsa. Abrams będzie mógł natychmiast podjąć działania i z dużej odległości zaatakować obiekty, które dla niego są poza zasięgiem. Mówię tutaj wzrokowym, poza zasięgiem, poza gdzieś za jakimś ukryciem terenowym czy za przeszkodą. Są to fantastyczne pary, które wspólnie będą siały naprawdę ogromny zamęt i zniszczenie na polu walki. A pan jako wojskowy wolałby mieć 96 Apache czy 50 Caracali? To jest pytanie takiego typu. Bo to jeszcze w dodatku taniej za te Apache, ale to już... Ale to szybciutko wytłumaczmy to. Caracale są wersją śmigłowca, który na dobrą sprawę od 20-30 lat był non-stop upgrade'owany, ciągle rozwijany. Dokładano mu i ten osiołek już powstał do góry, czy podniosło go do góry, bo nie był w stanie udźwignąć, uradzić systemów, które wkładano i chciano z niego zrobić nowoczesny śmigłowiec. Czyli Puma, Super Puma, Cougar i Caracal. Nazwy się zmieniały tylko dlatego, że dochodziły kolejne systemy, które jemu wkładano. Więc z syrenki chciano zrobić Lamborghini. No tego się po prostu tak wykonać nie da. No dobrze, to przejdźmy do ujawnionych planów obrony z 2011 roku, które przewidywały obronę tylko lewej części, lewej względem Wisły części Polski. No i tutaj pytanie do wojskowego, no bo przecież to jest
Konstytucji napisane, że wojsko ma obowiązek bronić terytorium Rzeczpospolitej. Terytorium, a nie terytorium bez Podlasia, czy tam bez Lubelszczyzny i Podkarpacia. No to jest nieprawdopodobne wręcz, że ktoś wymyślił taką obronę, czy takie podjęte działania obronne, które będą oddawały jakikolwiek kawałek polskiego terenu, polskiej ziemi. Ja zwróciłbym tutaj, o czym się jeszcze w ogóle chyba do tej pory nie mówiło, bardzo ważną uwagę, ponieważ Grosił uwikłane by były w walkę, uporczywą walkę na wschodniej części, we wschodniej części Polski, z całą pewnością przy dość trudnej czy skomplikowanej sytuacji wysyłane byłyby również pewne jednostki na tak zwanym zachodnim brzegu Wisły. Wówczas odkrylibyśmy się całkowicie z zachodu, a tam bardzo łatwo mógł wejść ktokolwiek. No wiadomo kto. Nie liczyłbym na to, że Niemcy pozostaną bierne i być może będą chciały się upomnieć. No dywagacji jest tysiące, więc tych spekulacji raczej bym nie powielał. Natomiast obawa zawsze jest, że oto nagle wykrwawimy się wszystkimi siłami w uporczywej obronie no, praktycznie prawie połowy Polski. No, ja jestem takim amatorskim fascynatem teorii różnych wojskowych. Zawsze mi się wydawało, że cała sztuka polega na tym, żeby wojnę prowadzić na terytorium przeciwnika, a nie na własnym. To dlaczego tutaj zaprojektowano z góry, że będziemy się bić na Podlasiu, Lubelszczyźnie i jeszcze Warmii i Mazurach? Tak, no my na ćwiczeniach przyjmowaliśmy takie koncepcje, nazywaliśmy różnie kraje, Wislandia przykładowo, to była właśnie Polska, gdzie mieliśmy bronić się na swoim terytorium. I jednak, kiedy oczywiście nie będę mówił o szczegółach, bo nie wolno mi pewnych planów, nawet tych, które do tej pory były kilkanaście lat temu, to takich planów nie wolno ujawniać, ale mogę śmiało powiedzieć, że na kierunku północno-wschodnim, kierunku operacyjnym i operacyjno-strategicznym, kiedy broniliśmy się, to było to co najmniej 100-150 kilometrów od granicy polskiej z obwodem królewieckim czy z Białorusią. A zatem zastanawiam się, że dlaczego nigdy nie było obrony u granic na naszych ćwiczeniach. Także no, są to, jest dużo znaków zapytania. Czyli ja mogę, chyba mi się wydaje, znam odpowiedź na takie pytanie. Po prostu ówczesny potencjał polskiej armii no, wystarczał na 2 tygodnie. Tylko pytanie, co z taką informacją się robi, bo ja no, za czasów rządów Donalda Tuska to ja, no, trudno wskazać jakieś sensowne inicjatywy obronne. No może poza zakupieniem tych rakiet dla Nadmorskiego Dywizjonu Rakietowego, bo tam to rzeczywiście im się udało. Rzeczywiście tak, w NDR-ze, czyli Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, on miał za zadanie sięgać swoimi możliwościami rzędu 300 kilometrów, zatem jak gdyby do obrony wybrzeża oraz wód terytorialnych polskich, może troszeczkę dalej. Ale ten sam jeden NDR to było zbyt mało, za mało i to właściwie było tylko chyba na pokaz lub z jakiegoś... Tak, bo ja o tym pisałem, znaczy do rakiety kupiono, ale już oczu, czyli radarów do tego to już nie. A pan Koziej mówił, że polskie radary niestety tylko na 50 kilometrów widzą, jakby nie wiedział, że zasięg, horyzont rakietowy, radarowy to wyznacza krzywizna Ziemi. No dobrze, ale tu mamy jeszcze jedno wydarzenie dotyczące polskiego bezpieczeństwa, o które bardzo bym chciał zapytać, bo pan generał wziął udział w odpowiedzi na to zagrożenie, jakim jest defamacja polskiego munduru, uderzenie w cześć i godność wszystkich polskich mundurowych, strażników granicznych, żołnierzy. Myślę oczywiście o tym zadziwiającym filmie Zielona Granica.
No, miałem takich kilka przypadków, gdzie prosiłem kolegów, żeby o wsparcie. Słuchajcie, no jedziemy, będziemy wspierali, głośno powiemy nasz sprzeciw, nasze nie dla takiego paszkwilu, dla czekoladopodobnego filmu. Więc no, tak trochę nie mam czasu i tak dalej. Ale nawet nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że od 2 lat prowadziliśmy wspólnie. No tutaj oczywiście może tak troszkę z nieskrywanym, powiedzmy, jakąś tam ironią powiem o tym, że bardzo ciężko było nam się przebić w pokoju murem za polskim mundurem na Twitterze i od 2 lat broniliśmy każdego elementu, który jest postępowym, który idzie w rozwoju sił zbrojnych, poprzez groty, poprzez różnego rodzaju wyposażenie, uzbrojenie oraz napełnianie wojska naszą młodzieżą. Więc zawsze kłody pod nogi rzucano. Zawsze pojawiał się jakiś tam facet sfrustrowany, który nazywał psami obraźliwie ludzi w mundurach, gdzie pani wyzywała, jedna, druga, trzecia, jakaś pani, która gdzieś tam w Afryce kiedyś studnie kopała, a potem wszyscy je zasypywali, więc pani Holland przepełniła beczkę, która się rozlała kompletnie i powiedzieliśmy stop, dosyć, nie może być obrażany żołnierz, pomimo że wcześniej żeśmy bardzo bronili, to teraz postanowiliśmy pokazać publicznie, że całe polskie społeczeństwo, od najprostszych zawodów, poprzez sportowców, lekarzy, piekarzy, murarzy, prawników, wszyscy stanęliśmy, żołnierze oczywiście, również weteranów, stanęliśmy w Mielniku, żeby pokazać nasz wielki sprzeciw przeciwko temu kłamstwu, przeciwko zakłamaniu, przeciwko paszkwilowi na Polskę. A ten paszkwil się wyraża przez zakłamanie, przez fałszywy, kłamliwy, nieprawdziwy obraz służb mundurowych, Wojska Straży Granicznej, funkcjonariuszy. No dobrze, tylko ja tak chciałbym od fachowca usłyszeć, jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo, nasze, ma fakt, że żołnierzy ktoś lży. Bo ja sobie nie bardzo wyobrażam takiej sytuacji, żeby, nie wiem, walczące wojsko na Ukrainie, ktoś za plecami robił mi takie filmy, to chyba nie za dobrze by się wtedy walczyło tym żołnierzom. Motywacja i morale spada bardzo, bardzo lub znacznie. Nie powiem, że do zera, ale spada do tego stopnia, że nie wiem, czy taka fala nienawiści, która na ludzi prawych, na ludzi fantastycznych, którzy w pogodzie, niepogodzie, w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych pilnują naszych granic, naszej wolności i nagle są przez kogokolwiek szkalowani, pomawiani, przedstawiani jako szumowiny. Więc motywacja do służby spada i wówczas nie mamy nikogo do obrony lub garstkę ludzi, którzy nie są w stanie ochronić i obronić naszych granic, a zatem otwieramy wrota do Polski i mówimy: wejdźcie, bierzcie tą Polskę, jak ona stoi, jak ona wygląda. Tak być nie może. Dziękuję, kochani koledzy i koleżanki, którzy jesteście w mundurach i którzy nie patrzycie na ten hejt, na tą ordynarną nagonkę na was, na nas tak samo. My będziemy was bronić, będziemy waszą opoką, nie martwcie się, również będziemy walczyli razem z wami. Panie generale, no tylko jest jeszcze inna część zagadnienia. Przecież w rosyjskiej doktrynie wojskowej, opracowanej przez szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Gierasimowa, jest właśnie ta doktryna wojny hybrydowej, która przewiduje, że no najpierw się kręci filmy, potem się puszcza jakiś migrantów, a potem przyjeżdżają czołgi, bo tak samo było na Ukrainie. Co oni tego nie wiedzą, ci wszyscy ludzie, którzy to wymyślają? Przecież to jest wiadome, że to jest część operacji specjalnych służb Łukaszenki. Tak,
panie redaktorze, nie chciałbym, aby do tego doszło, ale w tym swoim przekazie Gierasimowa są również prowokacje. Nie dopuścimy i nasi żołnierze, z którymi rozmawiałem, dowódcy, powiedzieli, że nie dopuszczą do prowokacji. Już na tyle poznali Białorusinów ruskich, że oczywiście przy wielkim wsparciu również kolegów z Ukrainy i nie tylko zresztą, dzisiaj mamy ogromną wiedzę na ten temat, o której nie musimy mówić, jak to działa, nie musimy mówić, gdzie i w którym miejscu są ulokowani ludzie, którzy czuwają nad tym 24 godziny na okrągło w lesie pod przykryciem. I spróbujcie tylko wejść uzbrojeni na nasz teren, a zobaczycie, czym, jak smakuje ołów. Także no tutaj nie chciałbym za dużo o kuchni pewnej mówić, natomiast jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy wielką wiedzę i z całą pewnością prowokacje, które mogłyby się wydarzyć, musimy zrobić wszystko, aby takowych nie było. Nasi koledzy wojskowi i wspólnie ze Strażą Graniczną powiedzieli, że choćby nie wiem co, nie wpuścimy ich do naszej Polski. Panie generale, to jest najlepsza puenta naszego spotkania, za które bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Dziennikarskiego Pokera był pan generał brygady Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Mam ten przywilej, bardzo często mogę pana generała gościć w telewizji Republika. Dziękuję serdecznie, generale. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. To był Dziennikarski Poker w telewizji Republika. Zostańcie państwo z nami.